Hej Wam, chociaż już część filmiku widzieliście, to witam się dopiero teraz, ponieważ wcześniej nie miałam czasu. Dzisiaj chcę Wam pokazać, jak wygląda mój dzień z moim synkiem, który ma 8 miesięcy. Marzyłam, żeby nagrać taki filmik, bo widziałam, że niektórzy takie filmiki robią i ja też chciałam pokazać, jak wygląda moja codzienność. Wybrałam co prawda dzień, w którym nie będę cały dzień z dzieckiem, ponieważ będę miała 3 godziny przerwy. Z racji tego, że oddaję go mojej asystence, która pomaga mi w takich rzeczach, chciałam pokazać, jak wygląda moje wolne przy okazji, żeby ktoś nie myślał, że ja na swoim wolnym leżę brzuchem do góry i oglądam telewizję. Całkowicie nie. Zobaczycie zresztą. Martwiłam się bardzo przed nagraniem tego filmiku, czy mi się w ogóle uda, bo to jest duże wyzwanie przy małym dziecku. Ale jak na razie jest ok, więc mam nadzieję, że uda mi się nagrać resztę dnia. Tymczasem odzywam się teraz na chwilę. Jest 11:23. Jak zauważyliście, wstałam o 7 rano, zwykle wstaję 7:20, zajmuję się dzieckiem, jem śniadanie. Później on ma drzemkę, przez to przyszliśmy tutaj, do mojej sypialni. Ponieważ tutaj jest najbardziej cicho, ciemno i w ogóle tak, że on tutaj szybciej zaśnie. W salonie są zwierzaki, jest więcej światła i jest to trudniejsze. Tutaj dlatego go usypiam. I on zasypia na 20-30 minut, jak mówiłam w jednym filmie, i ja mam ten czas, żeby się ogarnąć, no przynajmniej umyć się, załatwić i po prostu ubrać. I później jak widzieliście, ustawiłam wózek do okna, dlatego przodem do okna, żeby on widział, co się tam dzieje na zewnątrz. Wtedy on nie ma ludzi, jest spokojny, a ja mam ten czas, żeby się pomalować. Następnie widzieliście, że za 10:11 ubierałam psa. Ja psa niestety nie jestem w stanie wyprowadzić, bo on ma swoją godzinę wychodzenia o godzinie 11:00. O 11:00 godzinie ja karmię dziecko, więc przychodzi moja asystentka, która już obeszła z nim i przyszła i piesek już jest w domu, aczkolwiek ja nie jestem w stanie wyjść, no i nie mogłam jej też pokazać, bo myślę, że nie chciałaby być tutaj pokazana na YouTubie, bo to jest filmik o moim dniu, nie muszę pokazywać obcych osób na nim. No i dlatego go ubieram i idę zająć się dzieckiem, żeby już pies był gotowy do wyjścia. I dopiero kiedy mały zasypia, to mam szansę, żeby na spokojnie ułożyć włosy, żeby się nie spieszyć, żeby zrobić to po prostu na luzie, bez jakiegoś stresu, że muszę tam lecieć czy coś, bo już jest najedzony, już śpi. Teraz mam czas mniej więcej do godziny 1:00 i zobaczycie, co robię, kiedy on śpi w tym czasie. Zapraszam także na resztę filmiku. I never thought that I would be here alone.
I know that next year I'll move on from this rut. I'll let time do its work and I'll Mój synek jest już u asystentki, a ja już jestem poza domem. Mój pierwszy przystanek dzisiaj, chociaż wyjątkowo, bo zazwyczaj na wolnym, no to mało kiedy wybieram się na cmentarz, ale dzisiaj jestem, ponieważ jedno z drzew spadło w okolicach grobu mojego ojca i idę zobaczyć, czy nie uszkodziło płyty. Aktualnie jestem pod urzędem gminy, bo muszę iść zapłacić rachunki, podatki. I potem idę jeszcze do apteki, która jest tam. A jest już za 10:03. Sprawy, które miałam załatwić, już załatwiłam. Jestem w miejscu, gdzie ostatnio próbuję pisać. I dlatego tutaj jesteśmy. Być może zrobię tutaj zdjęcia, wziąłam ze sobą statyw, jest piękna pogoda. Normalnie zawsze w czwartki wybieram się na szmatek, ale dzisiaj jest tak pięknie i ciepło, że po prostu szkoda mi tego dnia spędzić na zakupach. Zresztą dzisiaj miałam inne załatwienia po drodze i gdybym teraz pojechała na szmatek, no nie miałabym czasu już na pisanie, więc teraz jestem tutaj i tutaj będę przez chwilę, może uda mi się coś dzisiaj napisać właśnie w tym miejscu. Czasami muszę wyjść, aby złapać wenę. Jest 15:30 i będę już wracała. Niestety nie udało mi się za wiele napisać, bo za mało naładowałam mojego notebooka i niestety mi padł. Nic, bo i tak w planach w domu miałam pisanie, więc tak czy owak musiałabym wracać, zresztą, że niby jest ciepło, ale tylko do słońca, a tak w ogóle to trochę chłodno. Wybieram się teraz do domu i pewnie będę gotować, a potem pisać. Wróciłam jakieś 20 minut temu, jak widzieliście, zdążyłam już ugotować danie z nowego przepisu. No i jako, że nie udało mi się nic napisać, nic poprawić tekstu z mojej powieści, to teraz mam czas 20 minut zanim zjem. No jest za 10:05, czas leci niesamowicie szybko. Za 10 minut mój synek wróci do domu i będę go karmić.
Po jedzeniu już nie zdążyłam wrócić do pisania, ponieważ musiałam iść rozpalić piec, czego wam nie pokażę, bo mamy kotłownię dosyć małą i no, nie zmieściłabym się tam ze statywem. Oprócz tego musiałam także przygotować jedzenie, ponieważ jak on już wraca, to ja od razu daję mu jeść i muszę mieć wszystko wcześniej przygotowane. Mam więc ostatnie 10 minut wolności w tym tygodniu. Następny wolny mam dopiero w poniedziałek. A więc tak, jest pół do szóstej. Młody jest już nakarmiony, ale zostawiam go jeszcze chwilę w krzesełku, dlatego że no, mam bardzo dużo prania z niego, które muszę złożyć i włożyć do szuflady. Jest pół do siódmej, jeszcze pół godziny będę z małym, tutaj jesteśmy od 18:00, za pół godziny mój mąż przejmuje wartę, a ja pójdę zjeść kolację. A teraz jeszcze się bawimy i będę czytać małemu książkę. Ostatnie chwile dnia to właściwie szykowanie się do spania, ale też ćwiczenia. Zdarza mi się ćwiczyć czasem o 11:00, jak mały pójdzie spać, ale przeważnie zrzucam sobie to na wieczór. Ćwiczę ćwiczenia, które miałam na rehabilitacji, albo ćwiczenia jogi na ból kręgosłupa, ponieważ noszenie małego już sprawia mi ból. Jest dosyć dla mnie trudne, dlatego niestety muszę ćwiczyć, aby to jakoś rozbić i dać następnego dnia radę znów go podnieść. Staram się ćwiczyć 5 razy w tygodniu, od poniedziałku do piątku. Czasami coś mi wypadnie albo jestem na tyle zmęczona, że tego nie robię, ale przeważnie staram się ćwiczyć.
jestem już po kąpieli, nałożyłam sobie kremy, toniki i tak dalej. Nie sądziłam, że uda mi się nagrać cały ten dzień, ponieważ jest to dosyć trudne i czuję się naprawdę zmęczona nie tylko tym, że opiekowałam się dzieckiem, ale i tym, że wszędzie taszczyłam ze sobą kamerę albo telefon, aby nagrać ten filmik. Mam nadzieję, że docenicie moje poświęcenie, bo bardzo chciałam nagrać ten filmik i pokazać wam, jak wygląda moja rzeczywistość. Może nie wszystko wygląda dokładnie codziennie tak samo jak dzisiaj, ale jest bardzo, bardzo podobnie. Liczę, że zostawicie mi się na łapki pod tym filmem, oczywiście w górę. Teraz lecę przygotować sobie ubranie na jutro, bo zawsze przygotowuję, aby rano już nie szukać niczego. Jest godzina prawie 9. Jak codziennie muszę posprzątać zabawki młodego, które porozwalał. Potem będę oczesywać ciało, więc tego wam nie będę pokazywała. Głównie oczesuję brzuch i uda, bo tam właśnie ciąża zrobiła najwięcej złego. Dlatego też oczesuję się, a później nakładam specjalny balsam, aby to wszystko ujędrnić, aby wyglądało w miarę ok. Jest godzina 22, ja już idę się położyć, dlatego żeby się wyspać. Muszę spać z mamą, ponieważ budzi się często w nocy. Mówię półszeptem, bo on już śpi, dlatego nie chcę go obudzić. Więc dzisiaj to już wszystko. Na razie.